Kuba Wójcik z Mielca ma dopiero 11 lat, a strzelał już gole takim klubom jak hiszpańska Valencia, angielski Manchester City czy włoska AS Roma. Niewykluczone, że za kilka lat młodego Mielczanina zobaczymy w barwach jednego z tych słynnych zespołów, a w sobotę testować go będzie Akademia Lecha Poznań. Swoją przygodę z piłką nożną zaczął w wieku 5 lat. Od samego początku trenuje w Mieleckiej Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje. My jako trenerzy od razu widzieliśmy, że mamy do czynienia z talentem, wielkim talentem i naszym zadaniem było dobrze go poprowadzić, aby umożliwić mu dalszy rozwój. Po kilku latach treningów Kuba na swoim koncie ma już występy na największych turniejach piłki dziecięcej i młodzieżowej w całej Europie. W tym roku wraz z kolegami z Piłkarskich Nadziei wygrał puchar na nieoficjalnych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Danii. To tam mógł również mierzyć się z rówieśnikami trenującymi w słynnych europejskich klubach. Piłka nożna sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Bardzo lubię w nią grać. Świetne występy Kuby sprawiły, że są nim zainteresowane słynne kluby, które chciałyby mieć młodego Mielczanina w swoich akademiach. Kuba strzelił 3 bramki słynnej Romie i od tego czasu Roma cały czas śledzi jego rozwój i postępy. To zainteresowanie bardzo cieszy Kubę, choć najchętniej zagrałby w Hiszpanii. Moim ulubionym klubem jest FC Barcelona i chciałbym kiedyś w przyszłości w nim zagrać. Teraz na Kubę czeka kolejne wyzwanie. Najbliższe dni spędzi w Poznaniu. Tam na zaproszenie Akademii Lecha Poznań zagra mecz przeciwko angielskiemu zespołowi London Tigers.